Siemaneczko, z tej strony Antek i witam was bardzo serdecznie w 31. odcinku z Hogwarts Legacy. Dlaczego mnie nie było? Spędzaliśmy ostatnio bardzo dużo czasu poza domem i po prostu no, nie było kiedy nagrywać na tym komputerze. I też nie będę ukrywał, że przez to, że bardzo dużo się działo, potrzebowałem po prostu odpocząć. Po pokonaniu Rookwooda idziemy do komnaty mapy. Dowiemy się, co profesorowie mają nam dzisiaj do zaoferowania. I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself. He destroyed so many lives and he wouldn't have stopped. I'm glad I was able to put an end to him. You're right. He wouldn't have stopped. You did what you had to do. The wizarding community owes you a świat czarodziejów ma wobec ciebie olbrzymi dług. I'm ready for what's next. All right then. The keepers have been waiting. No właśnie, i tego chcemy się dowiedzieć, bo cztery próby już za nami. To może w końcu nam, wiecie, zaprezentują coś, nie wiem, może otworzą przed nami wrota nowych umiejętności, nie wiem. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. Mm-hmm. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Dobra, przejdźmy do sedna. The most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. Czyli zakazane też możemy używać? Czyli niewybaczalne? W celu obrony oczywiście. Podkreślam, w celu obrony tejże tajemnicy. Wow! No idziemy tam, nie? Tam pewnie jeszcze jedna próba, nie, ale by było. We can only hope that we're not too late and that we find nothing but a repository undisturbed beyond this door. Co to? Ej, ale by było, jakby tutaj doszło do walki między nami a Ranrokiem. Nie jestem na to gotowy. Nie wiem, czy mam na tyle. I fear they may not. Although if they don't now, I can eliksirów. They will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. A, czyli dobra. To jeśli skoro wszyscy tu przyjdą, to dojdzie do walki. O, i co? Jest Ranrok. W tym samym momencie. Dobra. Dawaj, psorze, idziemy się bić. Revelio, if his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, professor. Czas na walkę. Przeszukać teren. Dobrze. O, coś tu dziwnie FPS-y spadają. A, pewnie przez ten, kurde. Przez ten, jak to się nazywa? Przez ten wiertak.
Myślicie, że profesor się zdenerwuje, jeśli przy nim zaczniemy używać niewybaczalnych zaklęć? Dobra, dawaj. Przydasz nam się. A co z tamtym? No i co jest? O, już. No ha, profesor go rozwalił. No, jak mamy to przejść? Wow, profesorze, cóż za moc. Dobra, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Ranrock nie może przejąć. O ty! Brzydalu! Dobra, jednego trolla sobie weźmiemy. Wow, 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 wow! Sporo tu przeciwników. Dobra. Mandragora. Dobra, musimy go jeszcze raz. Teraz ty nam pomożesz. Dobra, jeden mniej. Dobra, będziemy musieli chyba używać starożytnej, żeby poszło szybciej po prostu. Ale twarde są te trolle, ej. Dobra, już prawie, już prawie. Aj, nie ten. O, te skąd się tu wzięły? Trzeba dobić tego trolla. Leży? O ty! Dobra, może sobie weźmy eliksir skupienia, tak jest. I teraz. Okej, okay, możemy przejść dalej, pozbierajmy sobie tylko szybko rzeczy. O, 2 złota, super. Dobra, tutaj będzie eliksir, tutaj też będzie eliksir. O! Przez przypadek odkryliśmy generalnie. Tutaj co jest? O, dobrze. Dobrze, bo mamy bardzo mało tego eliksiru wigenowego. A patrząc na to, co się tu dzieje, on nam się przyda. Nothing we can do but keep searching. Lumos. No, kolejne. Bierzemy wszystko, wszystko co może nam się przydać. Skoro będziemy tutaj walczyć z lojalistami bądź też z samym Ranrockiem. Ej, psorze! Czemu? Dobra. Skoro tak, liczyłem na to, że wiecie, że uda nam się po cichaczu tam zabić chociaż kilku. Zawsze to troszkę szybciej by poszło, jakby było mniej tych przeciwników, ale dobra. Wow, zamieniłem go w beczkę! Właśnie, czemu my z tego nie korzystamy? Ej, to jest...
te beczki zadają tyle obrażeń. Dobry unik. Dawaj, psorze. Dobra. Uwielbiam. Po prostu ta starożytna magia zadaje takie obrażenia. To jest niesamowite, nie? Jezu, my tych goblinów to tyle pokonamy tutaj. Rzuciłem w niego jego własnym toporkiem. Jeszcze ten na górze. Dobra. Ale go roz... waliło. Co, doszli już do skarbca? I teraz pojawią się nasi sojusznicy, nie? Na bank. Ale mnie normalnie czarki przechodzą. Jest! Są nauczyciele Hogwartu. Profesorowie, przepraszam. Ej! Nawet sam dyrektor. Nie, to nie jest dyrektor, czekajcie. Nie, przepraszam. Dyrektor to jest pewnie w to zamieszany. Już mówiłem to kilka odcinków temu, że bardzo rzadko widujemy dyrektora. Tamten to jest... A! Ten co się pojawił, co mówiłem, że dyrektor to jest odpowiednik Snape'a z Harry'ego Pottera. Ten od eliksirów. To on jest akurat spoko, mimo że jest takim... Wydaje się ciulem, to jednak jest dobry. Wow! Co się tu dzieje, nie? Dobra, lecimy. Ło, kurde, oni ich wszystkich tam... Ja pierdziele. Ej, normalnie mnie cały czas ciarki tu przechodzą. A nie zdążyłem mu nikogo zrobić. Co jest zarąbiste, nie? I kuszą w łeb. O, dużo soku widzę nowego, znaczy eliksiru. I tą kuszą w głowę. A, masz. Jak to normalnie uwielbiam, jak oni tak znikają, nie? O nie, kolejny troll. O, profesor nam pomaga. Czy jest taki pojedynek normalnie? O. O ty ciulu. Straciłem ten na niego. O ty trolu, przebrzydły, brzydalu, gnoju.
Ej, jak? Przecież zdążyłem. Dobra, tutaj nie zdążyłem. Dobra, pokonane trolle, full. Smarki trolla szybko zbieramy. A, masz. W nagrodę, żeś był ostatni. Kolejny troll? Dobra, dawaj go. Profesorze! Profesor! Wow! Ale nam dupę uratowała. No ale to jest zrobione, nie? Szok, mam takie ciary na plecach. Ruszą się czy się nie ruszą? Ci obrońcy. Ci rycerze. A, siema. Szkoda tylko, że to nie my jesteśmy tymi złymi, no ale dobra. Aha, bo mamy tą specjalną różdżkę. No i to się rozumie. Okej. To skoro musieliśmy tyle przejść. A nie, no nie ma tu Ranrocka, dobra. Jesteśmy w tym wspomnieniu. No właśnie, on się zaraz jakimś sposobem tutaj pojawi, tylko jak? No to jest hit, nie? Pod Hogwartem coś takiego. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, but she did not know the risks. She did not see what the keepers have shown you, what Isadora showed you. Dobra, dawaj z Ranrocka. Jesteś teraz obrońcą tej mocy. No dobrze, to pozbądźmy się naszego tego największego przeciwnika. Co planujesz zrobić ze skarbcem? Ja pierdzielę, ej! Dobra. I plan to leave the repository as it is. I'm pleased to hear that. I've been thinking. What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone. Including Professor Weasley. Ciekawe, co było, gdybyśmy to otworzyli. And the others sooner. Trusted them more. The keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? I plan to keep it secret for now. But in time, when I am ready, I plan to tell those I trust everything. And accept their help. I believe that is what Miriam would have wanted. We should trust in others. Ja pierdzielę. Bez kitu, trzeba tę grę przechodzić drugi raz, żeby dokonać innych wyborów. O, idą. The arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It
belongs to us. Enough, Ranrok. It was never yours. No, dawaj. Wanting to play with. Czy to jest różdżka? Miriam's wand. Jego żony. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either. Co jest w ogóle grane, nie? Czyli co? Czyli mogliśmy to otworzyć, tak? My to przejąć, w dobrym celu, bo tak to przejął to główny przeciwnik. Gdzie ja mam biec? Co jest grane? Dobra, dawaj go. Dobra, stawaj do walki, brzydalu. No, staramy się to jakoś. To jakby... O! Dobra. Dobra. Dobra, czyli jakby... Nie przegrywamy gry dlatego, że on przejął tą magię, tylko musimy go pokonać. Podejrzewam, że... I tak pewnie on by ją przejął. W momencie, kiedy my byśmy, powiedzmy, chcieli to zrobić, to wtedy... On przyszedł i by nas jakoś, wiecie, od tego... jak to się mówi... odsunął. I tutaj sobie użyjemy tego eliksiru. Co, znowu ta kulka gdzieś będzie? Jest. Może tą, z tą obroną. Czemu tak dziwnie celuje? Ej, no ja przed chwilą wypiłem eliksir. To teraz mi to zleci. No jestem, przychodzę na twe wyzwanie. Stawaj do walki, brzydalu. Właśnie, nie powstrzymasz mnie. Skrzywdziłeś moich przyjaciół, brzydalu.
much, do you? Ciekawe, czy gdybyśmy mieli wszystkie niewybaczalne zaklęcia, czy byłoby nam łatwiej. A few moments later. Kurde, szukałem Z na klawiaturze, nie? No, eliksir wiganowy się kończy. Nie, żeby coś. Jest ciężko. Czemu ja przy... ja w ogóle nie mam wszystkich talentów rozdanych. Nie wiem, czy to by zmieniło znacząco ten pojedynek. Szkoda, że naszych magicznych zwierząt nie możemy, nie wiem, do pomocy sobie tutaj przyzwać. Nie no, Fig raczej żyje. Myślę, że przeżył to. Pójdzie dobrze, to zaraz będziemy mogli użyć dwa razy starożytnej magii. A wtedy zakończymy ten pojedynek, bo już ma bardzo mało życia. Zresztą my też. Dobra. Koniec pojedynku, Ranrok. To jeszcze nie koniec. Jak? Jakby to powiedzieć... Nie mamy już czym się leczyć. Dobrze. Trzeba działać szybko, jak pojawiają się te. To jest koniec. Powstań, chłopaku, pokonaliśmy go. Bohaterzy Hogwartu, osiągnięcie. Zabierz różdżkę, Miriam, tak. Ale tu gnoja nie oszczędzamy. Jak będzie możliwość, nie oszczędzamy go. Chyba musimy stąd uciekać. Chyba, że ta starożytna magia jakby sama sobie teraz tworzy znowu taki skarbiec. Co my robimy? Aha, utrzymujemy, żeby nie spadło to. A, mówiłem wam, że Fig żyje. Dawaj, we dwoje. Da, on zbiera całą tą moc. Dawaj, młody. No, zrób to. No dawaj, zrób to. Uuu!
Normalnie miałem ciarki na całym ciele w tamtym momencie. Ja pierdzielę. A gdzie się Ranrok podział? Co za odcinek, nie? Wow. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to bardzo mało tego dyrektora było. Was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Mary, Middy, whom we lost much too soon as well. No właśnie, wypieprzaj stąd, nie? Professor Fig represented the best of all of us. Oh, he could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig. Ja pierdzielę. Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if he faced quite a fight. The rumors are true, and I did, but it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what? What are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her, and she's never been the same.
So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. Okej, okay. Ciekawe, czy z kimś jeszcze będziemy teraz rozmawiać po tym wszystkim, co się wydarzyło. I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. I have a lot to think about. Let's speak again soon. Czyli generalnie, mimo pokonania głównego przeciwnika, gra jeszcze się nie kończy. I patrzcie, po tej aktualizacji znowu to światło. Okej, czyli dobra, ukończyliśmy zadania główne, ale jakby nasze życie w szkole dalej się toczy. Tam mówili, że mamy coś nieodebrane, tak? Okej. A, pokonane pająki, a nie, to nie. Pokonane trole. Cóż jeszcze? A, za misję mamy tutaj coś. Ukończ misję główną. Nagroda. Naszyjnik z kamieniem. Naprawdę? Musimy to zobaczyć, nie? Pokażcie ten naszyjnik. Gdzie on jest? Aha, to jest kamień taki symbolizujący tą magię starożytną. No nie wygląda źle, ale... No dobra, zostawmy go na cześć tego, że pokonaliśmy głównego przeciwnika. Słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki bardzo, że zostaliście do końca. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, komentarz. A w tym komentarzu dajcie znać, czy chcielibyście odcinek jakby dalej z kontynuacji tej serii, bo jeszcze pozostały nam zadania poboczne, jakieś takie rzeczy do podkrywania na mapie. Dajcie znać, czy chce wam się jeszcze to oglądać. To był 31 odcinek. Ukończyliśmy misje główne. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!